Toruń na 19 już memoriale Wojtka Michniewicza. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu ze Staną Ostrów, niestety przegranym dwoma punktami. Jeżeli chodzi o sam wynik, nie patrzymy na to aż tak bardzo, natomiast interesują nas detale, które musimy dopracować. Interesują nas rzeczy, które są do dopracowania, do tego, żeby było lepiej i lepiej z meczu na mecz. Mamy całkowicie nową drużynę, powiedzmy, nowego też trenera dla wszystkich, gdzie to wszystko musi się zacząć jakoś zazębiać, jakoś układać, więc te spotkania są właśnie po to, żeby to wyciągać. Inicjatywa rewelacyjna, kilka zespołów z Polski, jeden zagraniczny z trenerem Michewcem w składzie przyjechał również tutaj do Torunia, więc można się sprawdzić z różnymi zespołami, z różnymi zawodnikami, z różnymi koncepcjami trenerskimi i właśnie po to to jest. Posłuchaj, to nie jest pytanie do mnie, czemu Austin wyjeżdża. Widocznie po prostu trener ma taką, a nie inną koncepcję, takie, a nie inne spojrzenie na to i to jest jego decyzja i ja tego nie komentuję. Najważniejsze jest dla mnie to, kto jest w drużynie, jak ja się zachowuję, jak ja się prezentuję. To jest dla mnie najważniejszą kwestią w tym zespole. Nie, jeżeli chodzi o atmosferę w drużynie, to naprawdę jest spoko, bo tak to można powiedzieć po koszykarsku. Jest dobra, nie ma jakichś różnych tam niesnasków, nie ma grup. Po to też są starsi zawodnicy, ja, Kamil, KD, Dykes, którzy pilnujemy tego właśnie, żeby to wszystko wyglądało jako drużyna i jako drużyna to będzie funkcjonować. Kto się do tego nie będzie dostosowywał, to będzie miał z nami problem, a na pewno ze mną jako z najstarszym zawodnikiem, bo ja tak samo jestem traktowany jak każdy inny na tej samej płaszczyźnie, ale cyfra robi różnicę i tak samo jak ja kiedyś, nie o tyle co musiałem, słuchałem się po prostu starszych i rozumiałem to, bo oni są bardziej doświadczeni, oni bardziej to wszystko rozumieją, to tak samo oczekuję tego od tych młodszych zawodników, świeżaków, którzy tutaj przyjeżdżają. Oczywiście jestem tak samo jak czy Kamil, czy KD, czy każdy z trenerów, po to, żeby pomóc, po to, żeby podpowiedzieć, ale też jesteśmy po to, żeby jak czasami, że tak powiem, ten starszy kolega, czy starszy brat, który podejdzie i tak. Nie jestem jakimś katem, nie jestem szeryfem. Po prostu pilnuję, staram się pilnować porządku, żeby każdy zdawał sobie sprawę, po co przyjechał i założył koszulkę na Wielu Wrocławiu. Tydzień się pokaże, zobaczymy. Nie mam pojęcia, nie wiem, nie znam go, nie grałem przeciwko niemu. Wiesz, filmików, że tak powiem, też mógłbym wiele poznajdywać, ale to nie na tym rzecz polega. Tutaj jest po prostu kwestia tego typu. Ma przyjechać, się wdrożyć, zobaczymy, jak będzie funkcjonował w naszym systemie. Mam nadzieję, że dobrze. Mówię, to są, wiesz co, to są pytania do managementu. Jeżeli on jest w drużynie, z mojej strony robię wszystko, żeby on się do tej filozofii, do tego projektu i tak dalej, do wszystkiego wpasował. I to jest jak gdyby mój cel. Jeżeli ktoś zadecyduje, że go nie będzie, to go nie będzie. Podamy sobie rękę, bo bardzo go lubię. Bardzo, bardzo w porządku, normalny chłopak. Uśmiechnięty i tak dalej, ale wiadomo, to jest biznes, tutaj nie ma sentymentów, tu nie ma, że tak powiem, przyjaciół, tak, czy ewentualnie jakiś uśmieszków. Tutaj jest po prostu ciężka praca, bo za naszą, że tak powiem, pracą idzie wynagrodzenie, więc nikt nie będzie patrzył na to, czy komuś się tu podoba, czy nie, czy ktoś ewentualnie jest w dobrym humorze lub w złym. Tu się przychodzi po to, żeby zapierdzielać i wygrywać spotkania, zostawić serducho na parkiecie i każdy będzie rozliczany z tego podobnie, tak samo jak. Jeżeli nie masz pełnego składu, i tak dalej, to lepiej oczywiście grać sparingi czy spotkania z przeciwnikiem. Taką ma koncepcję i tyle. I tutaj nie ma co się nad tym zastanawiać. Czy ktoś ewentualnie mówi, a po co tyle tych sparingów, a może tak, a może tak. Nie, taką mamy drogę w tym sezonie i tak naprawdę jak na razie ona, można powiedzieć, że się sprawdza. Oczywiście możemy zostać zamknięci na dwie godziny rano, dwie godziny wieczorem, cały czas łupać, ale tak naprawdę
ja będę wiedział dokładnie, co Austin Davis po trzech treningach będę wiedział dokładnie, co on robi, w którą stronę woli i tak dalej. Natomiast tutaj nie mamy scoutingu, nie mamy widea przedmeczowego, nie mamy jakiegoś planu czy informacji odnośnie przeciwników, więc tutaj to wszystko musi, że tak powiem, wyjść z zaangażowania swojego. Okej, dzięki, że ją zrobiłem. Mam nadzieję, że było.